Kate Walker! Kate Walker! Oskarze! Co się dzieje? Dlaczego pociąg się zatrzymał? Gdzie jesteśmy? Znowu rozkręciły się sprężyny pociągu, Kate Walker. Jeśli chodzi o pytanie odnoszące się do naszego geograficznego położenia, nie mam bladego pojęcia. Więc lepiej poszukajmy maszyny nakręcającej, mój drogi Oskarze. Mam nadzieję, że jest tu jakaś. Tutejsze powietrze jest tak zanieczyszczone, że nie powinienem ryzykować opuszczania lokomotywy. Moje styki skorodowałyby bezpowrotnie. Oczywiście. Zobaczymy. Cały czas się zatrzymujemy. Czy kiedykolwiek dotrzemy do kresu podróży? Po prostu nakręć pociąg i możemy natychmiast wyruszać. Chcesz, to masz. Ojej, tu naprawdę jest posępnie. Ciekawe, gdzie do licha znajdę tu maszynę nakręcającą. Mam do ciebie pełne zaufanie, Kate Walker. Jesteś przecież odważną i pomysłową kobietą. Hipokryta. Miejmy nadzieję, że Hans Vorarlberg kiedyś tu mieszkał. Może przewidział dla swoich lokomotyw nieplanowany przystanek i umieścił gdzieś maszynę nakręcającą. W przeciwnym razie dalsza podróż stoi pod znakiem zapytania. Nie zapominaj, że Hans Vorarlberg to geniusz w prawdziwym znaczeniu tego słowa. Ale czy to geniusz ze zmysłem planowania naprzód? Przekonamy się o tym, gdy znajdziemy maszynę nakręcającą. Mój Boże, Oskarze! Cóż bym zrobiła bez ciebie? Do zobaczenia, Oskarze. Będę tu czekał, Kate Walker. Dan? To ty? Nie słyszę cię zbyt dobrze. Dan? Chcę pogadać. Muszę pogadać. Nasza ostatnia rozmowa nadal... to ważne. Dan? Przerywa. Zadzwonię do ciebie, gdy wyjdę z tej kopalni. Kopalni? Kate! Dzieje... muszę pogadać. Słuchaj, coraz gorzej cię słyszę. Rozłączam się. Jeśli to ma zadziałać, potrzeba czegoś jeszcze.
Hej, wy tam! Tak? Kate, słyszysz mnie już teraz? Tak, słyszę cię doskonale, Dan. Ale nie mogę teraz rozmawiać, bardzo się spieszę. Chciałem cię przeprosić. Wiem, że ostatnio nie byłem zbyt wyrozumiały. Trochę się z tym kiepsko czuję. Dobrze, jesteś kochany, ale naprawdę muszę kończyć. Nie gniewam się na ciebie, więc nie martw się. Muszę dorwać kogoś i to szybko. Ale Kate, to bardzo ważne. Oddzwonię, Dan, przepraszam. Mój Boże, Oskarze, mów do mnie! Wszystko w porządku? To jest absolutnie niedopuszczalne, nie do przyjęcia i nieopisane. Zostałem zaatakowany. Co masz na myśli, że zostałeś zaatakowany? Moje ręce, nie mam już ich, zostały skradzione. Mój Boże, nie masz rąk. Ale kto to zrobił? Co tu się dzieje? Jednej rzeczy możemy być pewni, Kate Walker. Ta haniebna zbrodnia została popełniona przez barbarzyńcę, zepsute indywiduum, którego zachowanie pozbawione jest finezji. Czy przyjrzałeś się napastnikowi? Powiedz dokładnie, jak to się zdarzyło. Stałem tutaj, polerując mój metalowy mechanizm. Pomyślałem sobie, że przez ten pył w powietrzu dobrze byłoby... Oskarże! Byłem bardzo zajęty, gdy nagle poczułem dwie silne ręce chwytające mnie z tyłu i związujące mnie, zanim mogłem zdążyć się obronić. Chciałem krzyczeć, ale napastnik zakneblował mnie tak, że nie mogłem wydać z siebie żadnego dźwięku. Potem pozbawił mnie rąk za pomocą przerażających szczypcy. To było straszne! Wierzę ci, mój biedny Oskarze. Ale czy go widziałeś? To był prawdziwy barbarzyńca, mówię ci. Miał nabiegłe krwią oczy, stalowe zęby i brązową, łuskowatą skórę. I wydzielał cuchnące zapachy. To był potwór, Kate Walker. Prawdziwy potwór. A miał też... broń. Oskarze, proszę, uspokój się. Wszystko będzie w porządku. Czy twój napastnik ukradł coś jeszcze? Jak tylko ukradł moje ręce, to zaraz uciekł. Przynajmniej to jakaś dobra nowina. Pociąg jest nietknięty. Co masz na myśli przez nietknięty? Ja jestem maszynistą pociągu. On jest zaprojektowany dla mnie, a ja dla niego. Okaleczając mnie w tak podły sposób, ten barbarzyńca również uszkodził naszą lokomotywę. Bez mnie i moich rąk nigdzie nie pojedziemy. Oczywiście. Dobrze. To może powiesz mi, jak działa pociąg? To jest surowo zabronione, Kate Walker. W pociągu jest tylko jeden maszynista i ja nim jestem. Na pewno nie masz licencji lub pozwolenia, ani nawet zgody dla zastępcy maszynisty. Czy naprawdę sądzisz, że mamy czas na tę całą biurokrację, Oskarze? Przepisy to przepisy, Kate Walker. Dobrze, Oskarze. Chodźmy znaleźć tego ręcznego bandytę. Tym razem to nie będzie dla nas drobnostką. Kate Walker, proszę nie myśl, że ten problem mnie nie niepokoi. Ale jeśli nie masz nic przeciwko temu, wolałbym zostać tutaj, by być po bezpiecznej stronie. Poza tym maszynista nigdy nie porzuca swojego pociągu. Tak, pewnie. Kolejny dobry powód, by nie podać pomocnej, to znaczy, by mi nie pomóc. Kate Walker, nawet automat zasługuje na odrobinę współczucia. Właśnie zostałem brutalnie napadnięty.
O, chyba nadchodzi jeden z moich spazmów. Stoję na krawędzi załamania mechanicznego. Dobrze, odpocznij sobie, Oskarze. Bez rąk i tak na niewiele się przydasz. Jak sądzisz, w jakim wieku był ten napastnik? W jakim wieku? Takie potwory są nieśmiertelne. Mówię ci, moje tryby zamarły ze strachu. Uderza mnie, że był to starszy człowiek. Ktoś znający się na automatach. Ekspert wiedzący, jak odczepić parę rąk za pomocą szczypcy. Obawiam się, że nie rozumiem. A może to był sam Hans Vorarlberg? Kate Walker, pomimo szacunku, jakim cię darzę, pozwól, że powiem, iż pomysł ten jest głupi. Ojciec nigdy by nie zaatakował swojego potomstwa. Zbierz się do kupy. Muszę mimo mojej wrodzonej skromności zauważyć, że napastnik musiał mieć wielkie mięśnie, by powalić automat mojej postury. Może masz rację, Oskarze. Przepraszam. Dobrze, skończyłam. Uważaj na siebie, Oskarze. Powodzenia, Kate Walker, i nie zapomnij o mnie. W Valadilajne leczymy rany po latach wojny. Niektórzy ludzie powracają, inni nie. Powoli wraca życie w miasteczku, ale trzeba jeszcze czasu. Z wyrazami miłości, Anna.
Hej, ty! Kim jesteś? Uważaj, ostrzegam cię. Nie boję się ciebie. Czego chcesz? Dlaczego to zrobiłeś? Musiało zajść jakieś nieporozumienie. Myślisz, że kradzież to tylko nieporozumienie, co? Oddaj mi moje ręce, teraz! Twoje ręce? A co masz tam przy ramionach? Wszystko ci wytłumaczę. Zrozum, nie jestem złodziejem. Włamałeś się do mojego pociągu, napadłeś mojego maszynistę, okaleczyłeś go i ukradłeś jego ręce. Poza tym nie jesteś złodziejem? Nie ukradłem ich, panienko, tylko pożyczyłem na chwilę. Chyba sobie żartujesz. Nie żartuję z ciebie, nie pozwoliłbym sobie na taką swobodę. Należą do Oskara, mojego maszynisty automatu. Dlaczego je ukradłeś? Są wyjątkowe, prawdziwe cuda mechaniki. Nigdy nie byłbym w stanie sam zaprojektować takich rąk. Nigdy. Cóż za fachowość. Cóż za precyzja. To niesamowite. Absolutnie wyjątkowe. I tylko dlatego, że ci się podobało, to je ukradłeś? Tylko je pożyczyłem, panienko. I czasowo, rozumiesz? Oczywiście zwrócę je, gdy nie będą mi już potrzebne. Możesz... Słucham? Zrozum, że te ręce są potrzebne do ukończenia mego planu. Nareszcie ukończę pianistka automat i spełnię moje marzenia. Wszystko jest już na miejscu. Zamieniłem tę starą, zbędną fabrykę w magiczny teatr. Jak widzisz, piece, rury, kominy zostały zamienione w jedne gigantyczne organy. Będę mógł akompaniować najwspanialszej śpiewaczce żyjącej na ziemi. Teraz potrzebna jest mi tylko ona. Kim jesteś? Siergiej Borodin, dyrektor miasta przemysłowego Komkołzgrad, lub przynajmniej tego, co z niego zostało. A kim ty jesteś tak naprawdę i dlaczego zatrzymałaś się bez zgody na mojej stacji? Nie wybrałam twojej stacji na przystanek, ale mój pociąg ma problem techniczny. Nazywam się Kate Walker i jestem amerykańskim prawnikiem. Miło, że przyjechałaś z tak daleka mnie odwiedzić. Ach, powtarzam. Nigdy nie miałam zamiaru zatrzymywać się tu. Jestem w podróży służbowej, jestem prawnikiem, do cholery! Tak, a jaki masz tu interes? Jak już mówiłam, głupia awaria mechaniczna. Przykro mi, kompletnie nie rozumiem nic z twojej opowieści. Bez rąk mojego maszynisty nie ruszę się w dalszą podróż. Wszystko, co zaprojektowałem, wszystko, co wymyśliłem, wszystko jest dla niej, czy rozumiesz? Jej, och, usłyszeć ponownie jej śpiew tutaj w mojej fabryce! Ale kim ona jest? O kim mówisz? Helena, jedyna, Helena Romański. Jej głos jest taki czysty, jak anioła. Pewnego dnia przyjechała tutaj do Komkołzgradu. Śpiewała, no wiesz, wtedy, gdy nasze miasto przemysłowe było u szczytu. Och, to już tak dawno, to było jak nierzeczywiste, to było magiczne. Ocaliła moje życie i nadała mu sens. Kiedy się dowiedziałem, że program wydobywczy miał być porzucony, a to miasto przemysłowe miało pójść w zapomnienie, że ja, jego dyrektor, byłbym nikim, tylko strażnikiem tych rdzewiejących resztek minionych lat, wtedy po raz pierwszy obmyśliłem plan sprowadzenia z powrotem Heleny Romańskiej do tej fabryki, ale tym razem śpiewałaby tylko dla mnie samego. A czy jej się to podoba? Pewnie, pewnie. Jak się dowie, że to wszystko zrobiłem dla niej, gdy zda sobie sprawę, jak przemieniłem rozległą sieć rur i kanałów, by stworzyć najbardziej imponujące organy wszechczasów.
Wtedy, wiesz, to nie było małe osiągnięcie, panienko. Kiedyś płynęło tędy płynne żelazo. Teraz niosą się tu tylko piękne melodie. Wtedy zdałem sobie sprawę, że muszę stworzyć z pianistkę automat. Rozpaczałem, że nigdy nie uda mi się stworzyć rąk, które byłyby wystarczająco skomplikowane, ale wtedy ty przyjechałaś. Co za szczęście, nie sądzisz? Tak, to był szczęśliwy zbieg okoliczności dla kogoś stąd. Więc kiedy powróci tu Madame Romański? Kiedy odzyskam moje ręce? Nie wiem, może ktoś powinien jej poszukać, powiedzieć. Hej, może ty pojedź. Im szybciej ją sprowadzisz, tym wcześniej wyruszysz w swą dalszą podróż służbową. Czy to nie świetny pomysł? A obiecujesz, że gdy Helena zaśpiewa, oddasz mi ręce mojego automatu? Obiecuję, moja droga, masz moje słowo. Cóż, chyba muszę ci uwierzyć. Dokąd w takim razie mam ruszyć na łowy za tą śpiewaczką? Nie mam pojęcia, ale jako kobieta światowa nie powinnaś mieć żadnych problemów z jej odnalezieniem. Helena Romański była światową sławą. Zebrałem wiele przedmiotów, pamiątek po niej, które trzymam w pokoju. Świątyni jej osobistej chwały powinnaś to zobaczyć. Cała ta historia jest bardzo zwariowana. Wspominałeś coś o pianistce automacie, prawda? Gdzie go znalazłeś? Sam go skonstruowałem, moja droga. Z wyjątkiem rąk oczywiście. Przyznaję, że nie doceniłem złożoności tej części projektu. Ręce pianistki są przecież bardzo ważne, ale dosyć. Teraz ma już doskonały zestaw rąk. Twoja pasja mnie zadziwia. Czy zaprojektowałeś tu jeszcze jakieś inne automaty? Nie, nakręcane mechanizmy nie interesują mnie zbytnio. Po prostu potrzebny był mi robot zdolny akompaniować na olbrzymich organach Helenie Romańskiej. Dostosowałem istniejący model, wybrakowany automat sekretarki. Zrekonstruowałem i przystosowałem go do nowej funkcji. Istniejący model, powiadasz? Czy znałeś kiedyś Hansa Vorarlberga? To był geniusz mechaniki, tak jak ty. Hans Vorarlberg? Tak. Lub może... nie wiem. Nie. Pewnie, rozumiem. Jednak zadziwia mnie liczba automatów funkcjonujących w tym porzuconym kompleksie. Moja droga, jedno jest pewne. Przez wiele lat byłem tu całkiem sam. Jeżeli ten człowiek przyjechał do tego miasta, to wyjechał dawno, dawno temu. Wchodząc do pociągu, wtargnąłeś na własność prywatną. Wszystko w tym mieście, słodka damo, należy do państwa. A co do wszystkich planów i celów, państwem w tym mieście jestem ja. Pociąg nie jest częścią tej fabryki. A poza tym, nigdy byśmy się tu nie zatrzymali, gdyby silnik nie wymagał nakręcenia. Cóż, tak długo jak twój pociąg znajduje się na stacji, może zostać zarekwirowany i wykorzystany do celów przemysłowych. Wykluczone. Zabraniam robić coś takiego. Może nie będę musiał. Przypuszczalnie moglibyśmy dojść do jakiegoś porozumienia, słodka damo. Oby szybko. Wybacz, muszę iść. Niech tak będzie. Słuchaj, najwyraźniej to wszystko jest jakimś wielkim nieporozumieniem, więc oddasz mi ręce Oskara i natychmiast wydostaniemy się z twojego miasta. Wykluczone! Muszę mieć te ręce! To wszystko! Wybacz, muszę iść. Niech tak będzie! Wybacz, muszę iść. Niech! Thank you.
Cześć, mamo! Katie, ale niespodzianka! Ale która to godzina? Dlaczego dzwonisz do mnie w środku nocy? Wybacz, mamo, zapomniałam o strefach czasowych. Obudziłam cię? Oczywiście, że mnie obudziłaś. Spałam tak głęboko. Muszę spać dużo dla podtrzymania urody. Jutro czeka na mnie szalony dzień. Przepraszam, ale to bardzo ważne i pilne. Nie mam za dużo czasu. Sobie z głowy. Mamo, posłuchaj, proszę. Mówiłaś, że spotykasz się z tym Markowiczem, albo jak mu tam? Nie, Malkowiczem, Ponczusiu. Frankiem Malkowiczem. Tak, prawda, więc on jest śpiewakiem operowym, czyż nie? Dokładnie. Mówią, że miał najlepszy głos w swych czasach, kochanie. Wyobraź sobie. To fantastycznie. W takim razie musiał znać słynną śpiewaczkę, Helen Romański. Ona też jest Rosjanką. Możesz go spytać? Kochanie, jeśli szukasz gwiazd, to Frank zna je wszystkie. Zaraz go obudzę i sam ci powie. To znaczy, że on jest... Katie, jesteś tam jeszcze? Frank mówi, że kiedyś się prowadzał z jakąś Romański, ale to było platoniczne. Wiesz, jacy są ci śpiewacy. Ona jest wspaniałym sopranem. Super! Czy on wie, dokąd ona wyjechała? Czy nadal śpiewa? Gdzie mieszka? Chwileczkę, Ponczusiu. Frank mówi, że była bardzo chora i wycofała się z obiegu. Pojechała się leczyć do jakiegoś kurortu. Wydaje mu się, że do Aralbadu, ale to było 15 lat temu i nie jest pewny. Wiesz, kochanie, zawsze, gdy się obudzi, potrzebuje troszkę czasu na rozkręcenie się. Wielki dzięki, mamo. I dla Franka też. Jesteście fantastyczni, kocham was oboje. I jeszcze raz dzięki. Zadzwonię później. Halo? Obudziłem cię? Nie mogę spać. Ta cała sprawa cały czas zaprząta mi głowę. Jaka sprawa, Dan? Ale Kate, ta nasza kłótnia, zapomniałaś? Muszę znów o tym pogadać. Wiesz co, wydaje mi się, że oboje byliśmy trochę napięci, to wszystko. Ale nie gryź się, dobrze? Tak, pewnie. Odkładanie problemów nigdy ich nie rozwiązuje. Chcę ci powiedzieć, że czułem się głupio, gdy odłożyłem słuchawkę. Naprawdę? Tak. Drzwi do mojego biura były otwarte i myślałem, że wszyscy mnie słyszeli. Ach, tak mi wstyd, Dan. Przeproś ode mnie swoich kolegów. To nieistotne, kochanie. Obiecaj tylko, że już nigdy nie doprowadzisz mnie do takiego stanu. Zazwyczaj jesteś taka cudowna. Mam wrażenie, że ta podróż tylko oddala nas od siebie. To prawda. Przeżywam tu tonę nowych i zaskakujących doświadczeń. Dobra, rozumiem. Nadal żadnego Hansa Vorarlberga. Nie. Mów mi, co się dzieje. Wiesz, jak wiele dla mnie znaczysz? Wracaj szybko do domu, ech. Postaram się. Ściskam cię, Dan.
Dyrektorze! Ach, to ty, panno Walker. Dyrektorze, chyba wiem, gdzie jest Helena Romański. Mój Boże, znalazłaś Helenę? To fantastycznie! Według moich ustaleń Helena Romański mieszka obecnie w Aralbadzie. W Aralbadzie? Helena Romański jest w Aralbadzie! Więc znasz to miejsce? Wiesz, gdzie ono jest? Oczywiście! To słynne uzdrowisko! W latach świetności Aralbad gościł całą śmietankę reżimu. Zaszczytem było pozwolenie na pobyt tam. Dziś zaszczyty odeszły wraz z generałami i pułkownikami. Wszystko zmyte przez morze. Brzmi jak doskonałe miejsce na wypoczynek i rekonwalescencję. Wydaje mi się, że madame Romański byłaby szczęśliwsza tutaj. Wolałaby tutejszy spokój i ciszę, idealną harmonię naszego miasteczka. Dlaczego nie pojedziesz ze mną? W sumie to jesteś najlepszą osobą, która mogłaby przekonać Helenę Romański. Niestety, od czasu wypadku, jeśli tylko mogę, to nie opuszczam mojego biura. Nie jest rozsądne, by dyrektor opuszczał swoje miasto, prawda? Wiesz, że byłabym tam 10 razy szybciej, gdybyś mi oddał ręce mojego automatu, wtedy mogłabym pojechać pociągiem. Wykluczone! Nie będę majstrować teraz przy mojej pianistce. Zrozum, proszę. Muszę dokończyć ostatnie poprawki, zanim przyjedzie Helena. Jak mogę dostać się do Aralbadu? Jest tylko jedna droga. Tu w mieście nie ma już odpowiednich pojazdów, ale ten głupi pijak żyjący tam na górze na pewno coś ma. Jaki głupi pijak? Nie jesteś sam? Co jest tam na górze? Nie zauważyłaś tego kosmicznego złomu na płaskowyżu? Nadal pilnuje tego stary, żałosny żołnierz. Ale teraz bardziej interesuje go sięganie po kolejną butelkę niż do gwiazd. I sądzisz, że ten dżentelmen miałby dla mnie jakiś pojazd? Nie mam zielonego pojęcia. Jeśli dorwiesz go w dobrym momencie, to może. Ale dobrych momentów to on ma coraz mniej. Życzę szczęścia. Jak mam się więc dostać do tego składu kosmicznego? Do kosmodromu prowadzi kolejka. Kiedy do niej wejdziesz, włączę automatycznego pilota. Okej, idę. Życz mi szczęścia. Liczę na ciebie, Kate Walker. Halo? Hej, to ty? Jak się masz? Olivia! Wspaniale! Dobrze, że dzwonisz. Słyszałaś o Helenie Romański? Nie. Czy to rosyjska projektantka mody? Nie, to śpiewaczka. Wkrótce się z nią spotkam. Muszę znaleźć sposób na dostanie się do Aralbadu. Wyobrażasz sobie, jaka jestem szczęśliwa? Nie bardzo. A co ta śpiewaczka ma wspólnego ze sprawą zabawek? Kate, czy na pewno wiesz, co robisz? Brzmisz jakoś dziwnie. Jakbyś się zmieniła. Słuchaj, chodzi o to, że jeśli mam zakończyć tę podróż, to muszę połączyć śpiewaczkę z dyrektorem przemysłowego miasta Komkorsgrad. Nie martw się, dobrze wiem, co robię. Dlaczego powiedziałaś, że się zmieniłam? Nie wiem, takie wrażenie. Wydajesz się być pewniejsza siebie, silniejsza, bardziej śmiała. A o to chodzi. No i proszę, wystarczy jedno słowo, a ty już jesteś gotowa do walki. Zaczynam rozumieć punkt widzenia Dana. Coraz trudniej ci cały czas bronić. Co to znaczy? A to znaczy, że poszłam z Danem na drinka.
chciał pogadać. Zrozum, on czuje się samotny. I co ci nagadał? Nic. Odnosi wrażenie, że mu się wyślizgujesz. Coraz trudniej jest mu cię zrozumieć. Pewnego dnia poszliśmy do kina, a on mówi, że na pewno spodobałby ci się ten film, a ja mu powiedziałam, że... Mówisz mi, że umawiasz się na randki z moim narzeczonym? Nie, żadne randki, Kate. Wspieram go tylko, gdy cię nie ma. Wszystko w dobrej sprawie. Mogę mieć na niego oko do czasu, aż wrócisz. Cóż bym zrobiła bez ciebie? O, zazdrośnica. To dobry znak. To oznacza, że go nadal chcesz. Na pewno go to ucieszy, gdy mu powiem. Spotykacie się znowu? Jutro wieczorem. Zaprosił mnie na kolację do Goldbergów. Nie masz nic przeciwko temu, prawda, Kate? Nie, nie martw się. Olivia, słuchaj, muszę kończyć. Trzymaj się. Chyba nie działa. Przepraszam pana, proszę wybaczyć, że przeszkadzam, ale... Oho, czy pan mnie słyszy? 3, 2, 1 i startujemy! A, słodka mamo, dama, piękna dama na pokład startowy! Proszę się nie martwić, proszę pana, proszę się uspokoić. Chciałabym uzyskać trochę informacji. Uważaj, co robisz, kochana! Nie mamy żadnych informacji, żadnych strategii, żadnych planów do przekazania nigdzie i nikomu. Przepisy wojskowe! Wykop sobie maleńka! Nazywam się Kate Walker. Jestem prawnikiem z... Trochę się zgubiłam, a pan chyba zna to miejsce.
Borys Harow, do usług, madam. Czy podać coś z baru? Nie, dziękuję. Jak długo pan tu jest? Tak długo, ile ci zajęło przyjście tutaj, Orzeszku. Nie myśl, że jestem samotny. Mam ze sobą kilka butelek. Towarzyszą mi. Jesteś żołnierzem, prawda? Eks-kosmonautą? Hej, kochana, to już przeszłość. Do diabła. Porozmawiajmy o dniu dzisiejszym. I napijmy się. To rozkaz, żołnierzu. Czy mógłby się pan wziąć w garść? Może znaleźć wyjście z tego kompleksu przemysłowego. A, ja też. Muszę wydostać się z tego bagna. Ale najpierw się napiję. Zbliż no tu te piękne usteczka. Wódeczki? No powiedz, co myślisz? Czy ma pan pojazd do pożyczenia? Jestem gotowa sprawdzić jedną z pana rakiet, jeśli będę zmuszona. Za zdrowie rakiet! Hej, piękna damo! Napiję się i za to! Już za chwilkę będzie potrzebna specjalna butelka. Coś, co cię zmiecie. 3, 2, 1, kontakt i startujemy! Okej, wystarczy? Co to było? Mówiłaś coś? To rewolucja towarzyszek, czy co? Oho, nadchodzą kłopoty. Schować koła! Moc do babuszek! Słyszałam, że może mi pan pożyczyć jakiś pojazd. Pojazd? Zabrali nam wszystkie pojazdy i wywieźli dawno temu za granicę. Rozkazy generała. Mówię więc, wznieśmy kielichy i napijmy się za najlepszych żołnierzy, jakich znał ten naród. Nie chcę pana obrażać, ale nie mam w tej chwili ochoty na nic do picia. Będziesz tego żałować do swojej śmierci, kochana. Twoje zdrowie, póki je masz. Czy mówi ci coś nazwisko Hans Vorarlberg? Carlsberg? Oczywiście, znam je. Niezłe, ale przykro mi, od dawna nie widziałem tutaj czegoś takiego. Vorarlberg to osoba. Szukam go i wydaje mi się, że był tu kilka lat temu. W takim razie wznieśmy kielichy. Za odważnego człowieka i jego zdrowie. Przyjechałam tutaj pociągiem, ale wystąpił problem mechaniczny. Musiałam zostawić pociąg na stacji w strefie przemysłowej. Dyrektor powiedział, że zastanę pana tutaj. Ech, Borodin! Ten głupi zdrajca! Mówię ci, przeszedł na stronę wroga. Na ciemną stronę. To przerażające. Wyżarło mu mózg. Palant. Może trochę za ostro. Jest trochę ekscentryczny, z tym się zgodzę. Ale kiedy się mieszka samemu, odciętym przez tak długi czas od świata... Jego mózg odmówił posłuszeństwa. Mówię ci, w moim mózgu nie ma ciemności. Mam lekarstwo. Widzisz? Moje tajemnicze antidotum. No, spróbuj. Nie będziesz już marznąć. Chyba nie należy do kategorii wysokiego ryzyka, ale dzięki. Czy latu ptaków? Co je tu przyciąga? Ach, durne ptaki. Przynajmniej one się nie nudzą, co? Zobacz, umieją latać. Ptaszyska. Ach, umieją latać. Chyba jest pan o nie zazdrosny. No, może masz rację. Bo czasami uwalniam Sojuza i patrzę, jak krąży godzinami. Ptaki? Strają ze strachu, gdy widzą, że nadlatuje. Ale zawsze wracają. Sojuza? Sojuz, madam. To srebrny orzeł. Zbawiciel, który oczyszcza cały kosmodrom z tych parszywców z obleśnymi skrzydłami. Muszę dostać się do Aralbadu i to szybko. Proszę bardzo, żołnierzu. Zostanę tu i będę cię osłaniał. Mam tu zapasy. Muszę je mieć na oku. To też ciężka robota. Wiesz, no te wszystkie butelki. Miałam zamiar... Zapomnij. Nieważne. Jest zbyt pijany, by pomóc komukolwiek. Nie jestem pijany. Piłem,
ale troszeczkę. Proszę, naprawdę... Dobrze, siostrzyczko. Taka jak... Dobrze. Nic z niego nie wycisnę, skoro jest jeszcze coś do wypicia. Miałam zamiar... Nie... Dziwne. Z pewnością miałem tu jakąś buteleczkę. Idę się przewietrzyć. Ściana się do mnie przybliża. Później pomyślę o wybuchu, Czy wszystko w porządku, pułkowniku? Czy dobrze się pan czuje? Proszę uważać, nie przechylać się za bardzo, bo... Za późno. Thank you.